To warto wiedzieć. Witam Państwa, dzień dobry, eksperci Pafere. A dziś rozmawiam z Janem Kubaniem. Witam Pana, witam Państwa. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana. Urzędnicy mordują Ukrainę. To dosyć szokujące hasło. Panie Janie, co się pod nim kryje? Właśnie chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć, jak działają urzędnicy na przykładzie Ukrainy, bo wie Pan, obce przykłady będą no, łatwiej chyba zrozumiałe. I skąd się to wzięło? Otóż na CNN 19 kwietnia pewien emerytowany pułkownik amerykański, który jest wolontariuszem w Ukrainie, wystąpił z takim apelem. Znaczy on opisał taką sytuację, że pomoc humanitarna i medykamenty, jakieś racje żywnościowe, takie wyposażenie żołnierzy typu broń krótka czy te javeliny i tak dalej, one w ciągu 48 godzin przylatują na granicę Ukrainy, po czym zostają na tej granicy, w tych bazach gdzieś tam i nie trafiają na front. On był już, że tak powiem, zrozpaczony, no wkurzony maksymalnie, to widać było w tych jego emocjach, że on w ogóle zaproponował, że to tym powinni się zająć Amerykanie, że po prostu Ukraińcy sobie z tym absolutnie nie radzą. I właśnie to powinni zajmować się tym Amerykanie, natomiast wiadomo, że Joe Biden... Tylko jak? Tylko jak? Mogą. Tak, że nie powinni. W związku z tym Amerykanin nie chciał robić jakiegoś skandalu, tylko chciał zastanowić się, co my możemy z tym fantem zrobić. No i proszę sobie wyobrazić, jest taki kanał rosyjskojęzyczny, nazywa się Yuri Shvets. Yuri to jest imię, Shvets to jest nazwisko. Jest to gość, który studiował z Putinem na tym samym roku. Nie cierpi Putina, on po prostu uciekł w końcu do Stanów Zjednoczonych, tam się zajmuje tak jakby pracą jako wywiadowca, ale już gospodarczy, no i prowadzi ten swój kanał. Jego oglądalność ma niesamowitą, bo to jest od 500 000 do 1 000 000 wyświetleń w ciągu jednej sesji, a on ma jedną sesję dziennie, przy czym on opowiada rzeczy, które ogląda w CNN, które studiuje z dokumentów, dowiaduje się w Stanach Zjednoczonych na temat wojny w Ukrainie, bo uważa, że to jest bardzo gorący temat. Oczywiście kibicuje Ukraińcom, nienawidzi Putina, uważa, że cała ta sytuacja i w ogóle rozpad tej całej Rosji jest spowodowany właśnie przez Putina. Tego nie kryje. No więc Szwec opowiedział o tym pułkowniku, o tym, że on no, był tak rozemocjonowany, mówiąc o tym, że to jest skandal, że giną ludzie, że Ukraina jest podzielona na bohaterów, którzy walczą na froncie i paserów, którzy siedzą w tyle, no i że coś z tym tematem trzeba zrobić. No i Szwec o tym dokładnie bardzo opowiedział i proszę sobie wyobrazić, że jakiś ukraiński dziennikarz podjął się tego tematu, żeby go rozwiązać. No i dotarł do Arestowicza. Arestowicz to jest taki doradca prezydenta, przy czym nie prezydenta Zełenskiego bezpośrednio, tylko jakiegoś tam pomocnika do spraw logistyki. Gdzieś w gabinecie. Tak, tak. No i tak jakby ten zostało zadane oficjalne pytanie właśnie temu najwyższemu urzędowi Ukrainy. No i proszę sobie wyobrazić, co odpowiedział ten urząd. Otóż napisali w odpowiedzi, zaraz ja sobie zobaczę tutaj, że to jest nagonka na prezydenta. Na Zełenskiego. Na Zełenskiego. Że, oczywiście oni zdają sobie sprawę, że takie sytuacje mają miejsce, ale to powinno być, powinno być rozwiązane systemowo. Co więcej, że oni otrzymują zgłoszenia o takim procederze, ale oni wszystko dokładnie zbadali i żadne z tych zgłoszeń, tych donosów się nie potwierdziło. No i teraz proszę zauważyć, że pułkownik amerykański, który to wszystko widzi, widzi, że te rzeczy nie docierają na front, tam gdzie powinny, proponuje, on wypróbował już masę różnych możliwości, on też dotarł, tak jakby no, próbował to wszystko załatwić na miejscu, no ale odbił się od tej urzędniczej ściany, tak? Tej ściany, która twierdzi, że wszystko jest, oni nie twierdzą, że wszystko jest ok, oni dostrzegają problem,
ale w piśmie pokazują, że no nic z tym problemem się nie da zrobić, bo to jest no problem tak jakby nagonki na prezydenta. Panie, nie, przepraszam, że przerwę. Rodzi mi się takie jako dziennikarzowi naturalne pytanie, skąd ten Amerykanin wiedział, że te partie, część tego wsparcia nie dociera na front? Tutaj nie mam takiej informacji, natomiast powiem panu, bo tak jakby prawdopodobnie Jurij Szwec, on miał dokładnie takie samo pytanie jak pan. I on opowiadał, że dzwonił do swoich znajomych, którzy bodajże pod Charkowem stoją w wojsku, znaczy stoją tam, bronią tego Charkowa, no i rozmawiał z nimi i oni mówią, słuchaj, spowoduj, żeby przyszły Javeliny, bo my ich nie mamy. No więc on skontaktował się z administracją w Stanach Zjednoczonych, a w Stanach Zjednoczonych mówią, no jak to, myśmy wysłali już tam 3 dni temu, powinny być, nie? Jesteśmy pewni, że one powinny być. No i się okazało, że on tak dzwonił raz tu i się okazało, że tych Javelinów, one jeszcze nie dotarły. No i tak jakby on też potwierdził, czyli miał dowód, tak? To samo miał dowód, taki ma ten cały rozgoryczony pułkownik, także to widać, tak? To, że te braki, po prostu braki. Tak. Natomiast reakcja, wie pan, urzędników jest taka, że no to nie my, no oczywiście problem być może istnieje, ale dołożyliśmy wszelkich starań, no i nic z tego nie wyszło, tak? Trochę tak jak w ZUS-ie. Ja bym powiedział tak, to tak jak w ZUS-ie, no dostrzega pan dokładnie też tak jakby to podobieństwo, to generalnie jest ich taka postawa, tak? Oni muszą mieć dupochron, a to, czy dana rzecz się dzieje, czy się nie dzieje, to ich mniej interesuje. Dokładnie. Przecież trzeba pamiętać, że to są warunki wojenne. To nie są normalne warunki. Tak, tam są warunki wojenne i tam giną ludzie. No i właśnie oni mówią, że giną bardzo często żołnierze, którzy się po prostu wykrwawiają, bo nie mają tych, to są jakieś takie jednostki medyczne, tak? Znaczy one, nie pan, ma pan opatrunek osobisty przyklejony do hełmu, to na filmach amerykańskich widać. Tak. Gdzieś pan ma na rękawie przyczepioną jednorazową strzykawkę z morfiną, żeby w razie czego ulżyć sobie czy koledze, który walczy. Ma pan gdzieś w kieszeni środek do tamowania krwotoków, tak? Taki... To jest taki szybki niezbędnik. Szybki niezbędnik, dokładnie. I to nie trafia. I oni walczą bez tego, wie pan. Także no po prostu jest to w ogóle chyba no, katastrofa z drugiej strony. Jeżeli ten problem został podniesiony przez Amerykanów, został już omówiony właśnie przez CNN, notabene, zainteresowało mnie to też po tym pierwszym pokazie tego Jurijego Szweca, ja sobie wszedłem na kanał CNN, no i tam rzeczywiście już o tym się mówi. No i teraz jest pytanie takie, tak, skoro mamy jedno państwo, które to nie jest stan Oklahoma, to nie jest, wie pan, prezes gminy Torrance czy coś takiego, który dostarcza tą pomoc, tylko to jest no, największe państwo, najmocniejsze państwo na świecie, które dostarcza w ciągu 48 godzin od podjęcia decyzji, ta pomoc ląduje. No i teraz jest tak, czołgi, haubice, one docierają na front, no bo czołgu i haubicy pan nie zwinie. No, wie pan, są tacy, tak? Którzy mogą odkręcić tu działko, tu kółko. Tak, ale nie ma tego procederu. Proceder odbywa się właśnie w tych mniejszych, że tak powiem, gabarytach, tak? No i nie dociera. To jest skandal. No i teraz właśnie urząd prezydenta Zełenskiego, być może Zełenski nie ma o tym pojęcia, ale oni sobie absolutnie z tym problemem nie radzą, tak? No i stąd jest, wie pan, cała ta burza. Nawet Amerykanie już właśnie w CNN mówią o czarnej dziurze, że oni dostarczają sprzęt, no i to ląduje... No tak jakby wchłonięte przez czarną dziurę i dalej nie ma efektu. Panie Janie, ale może, przepraszam, że przerwę znowu, ale może teraz właśnie ten gabinet Zełenskiego się zreflektuje i zacznie działać. Może to jest tak jak z tym Macronem, któremu Morawiecki w sposób taki dwuznaczny zwrócił uwagę, że nie powinien dzwonić do Putina, co jest oczywiste, ale można to było zrobić w inny sposób, prawda? Inny sposób zwrócić uwagę. Natomiast tutaj tak samo, no wiadomo, że gabinet musiał się troszkę obruszyć, że my jednak działamy, postaramy się to wyjaśnić. Może rzeczywiście będą większe kontrole. No tak, ale widzi pan, problem jest taki, że urzędnicy działają wszędzie tak samo, tak? Im bardziej zależy na tym, żeby zachować swój urzędniczy status, żeby wytłumaczyć, że oni nie są winni, natomiast nie to, żeby załatwić problem. Nie? I tu jest właśnie, wie pan, cała ta furia, która się wylewa z tego Szweca i z tego pułkownika,
No to właśnie to jest to, że tacy są urzędnicy, natura urzędników. Prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych urzędnicy są trochę jednak lepiej, bo oni działają w ramach procedur, tak? Tam jest procedura, tam musisz tą procedurę, jak masz petenta, to musisz go załatwić, musi być odpowiedź, jesteś jakoś tam weryfikowany, jesteś oceniany i tak dalej, nie? Także właśnie może o to im właśnie chodzi, żeby takie procedury wprowadzić. No i teraz pytanie jest, jak można by ten problem rozwiązać? No i tutaj Szwec właśnie mówi, zresztą bardzo chyba rozsądnie, że złodziej i bandyta i paser lubi działać w mętnej wodzie, kiedy go nie widać, kiedy nie wiadomo, kim on jest, kiedy nie ma osoby odpowiedzialnej. I Szwec mówi tak, że żeby ten problem rozwiązać, to po prostu trzeba wyznaczyć jednego człowieka, który będzie w 100% odpowiedzialny dokładnie za to. Szwec tam nawet mówił, podawał, no bo on jest Rosjaninem, tak, z wykształcenia, chyba jest w ogóle Ukraińcem, który no, obywatelem Związku Radzieckiego, który tam... Oni są bardzo pomieszani, rodzinnie są przemieszani. Tak, tak. No w każdym razie on mówi, podawał przykłady, wie pan, z rewolucji rosyjskiej i z II wojny II wojny światowej czy ojczyźnianej. Mówi, że takiemu człowiekowi Stalin to by dał prerogatywę zabijania, rozstrzeliwania na miejscu. No ale mówi, ja nie przywołuję, tak, nie chcę tego mówić, bo to tak nie powinno być, jednak kraj demokratyczny i tak dalej, ale przynajmniej powinna być wyznaczona jedna osoba, którą znamy z twarzy, znamy z adresu, znamy, wiemy, kto to jest, która jest za to odpowiedzialna. No bo... Panie Janie, sięgamy meritum, bo pan powiedział kraj demokratyczny. Przed konfliktem, przed wybuchem konfliktu Ukraina właśnie dlatego miała problemy z akcesem Unii Europejskiej ze względu na to, że nie dostosowała jeszcze wszelkich struktur jako państwo demokratyczne. Wie pan, to jest wątek poboczny, bardzo interesujący, bo w ogóle czy to, że ona by dostosowała do wymogów Unii Europejskiej, czy to by jej pomogło, czy ją by rozwinęło? Przecież mamy do czynienia w tej chwili z totalną zapaścią demograficzną chociażby całej demokracji zachodniej. Także to jest takie bym powiedział, pytanie, no mówię, poboczne, także to jest taki wątek. Mer Czernigowa, bo ja oglądałem na samym początku wojny, to powiedzmy tydzień ta wojna trwała, były bardzo ciekawe wywiady z merem Czernigowa, który według dziennikarzy ukraińskich jest wysoce moralną osobą, i wysoce taką, to nawet Kliczko chyba o nim mówił, że to jest człowiek, który rzeczywiście ten Czernigów rozwinął i on jest jednym z niewielu samorządowców, na którym można polegać, który rzeczywiście prowadzi działania prospołeczne, zależało mu na rozwoju tego miasta. Ja wyłapałem takie jedno zdanie, że Ukraina o wiele lepiej by sobie radziła z tą wojną, gdyby te 20 lat nie były rozkradzone, a były o wiele lepiej przepracowane. Tak, on to powiedział. Wiadomo, ja tutaj właśnie chciałem zwrócić też pana i państwa uwagę na to, że w każdym społeczeństwie mamy bohaterów, mamy osoby, które są odpowiedzialne, którym zależy na kraju, zależy na dobrym, wie pan, na rozwoju tego kraju. Poświęcają swój czas, poświęcają swoje pieniądze i są hieny, które po prostu w każdej sytuacji, przecież w tej chwili no, mamy mega krytyczną sytuację i wie pan, celowe czy niecelowe niedostarczanie tego typu materiałów na front, to po prostu no, powinno być karane zbrodnią. Znaczy, działaniem dywersyjnym wręcz. Wręcz dokładnie dywersyjne. No i teraz proszę zauważyć, że nie wnikając w to wszystko, mając odpowiedź taką, jaką mamy, że jest to nagonka na prezydenta i mając dowód na to, że te rzeczy nie trafiają, widzimy właśnie niemoc urzędniczą, tak? Znaczy niechęć w ogóle do rozwiązywania problemów, no bo jest im dobrze, tak? Tak jak pan to powiedział, tak jak w ZUS-ie. Im nie zależy na tym, żeby świadczyć te usługi. Mam znajomego w tej chwili, który się rehabilituje dosyć intensywnie. Dostał skierowanie na rehabilitację na CITO, czyli na za 3 miesiące, bo wcześniej się nie da. CITO to jest nagle, to zaraz zrobić. I ma tylko 3 jednostki tej rehabilitacji. Przecież wiadomo, że w rehabilitacji to jest co najmniej 10 jednostek, tak? Także no, wie pan, tak to wygląda, tak? Tak właśnie urzędnicy działają. No i powstaje pytanie, co z tym fantem zrobić, tak? Ja nie wiem, w Ukrainie, żeby te materiały dochodziły na front, no i co zrobić w Polsce, żeby też
tak jakby to się wszystko kręciło, żeby urzędnik nie był wyłącznie zainteresowany tym zatrzymaniem swojej ciepłej posadki, tylko żeby był wysoce zmotywowany do realizacji tego, do czego został powołany. Może ta posada powinna być usankcjonowana wynikami, efektami pracy. Jak najbardziej, tak? I tak samo, no to właśnie to, co proponuje Szwec, powinni być ci naczelni, oni powinni być, powinien być odpowiedzialny, jeżeli jest problem jakiś, to powinna być osoba, która jest rzeczywiście odpowiedzialna. A tak obywatel odbija się od systemu i tutaj tak jakby proces, książka Proces Franza Kafki, tak, przychodzi od razu na myśl, że po prostu nie ma jak z nimi załatwić, no bo oni zawsze znajdą wytłumaczenie, a nie są absolutnie zmotywowani, żeby rozwiązywać nasze problemy. Mam kolejną jakby taką myśl, ponieważ pomoc idzie szerokim strumieniem na Ukrainę. Hub jest zrobiony w Polsce. Amerykanie, różne kraje dostarczają przez Polskę, zresztą to widać, cały czas są pokazywane w telewizji te kontyngenty, ale cały czas mam wrażenie, że ta największa pomoc jest na zachodzie Ukrainy ze względu na to, że tam jest po prostu bezpieczniej, tam są miasteczka kontenerowe otwarte przez premiera polskiego, tam ta pomoc jest bardziej wydajna zarówno dla cywili, jak i dla wojskowych. Natomiast ten wschód jest odcięty. Czy to jest kwestia tylko logistyki, czy rzeczywiście tu też mogą być odpowiedzialni za to urzędnicy? No więc wie pan, tutaj Szwec mówi coś takiego, że jeżeli chodzi o te dostawy sprzętu wojskowego grubego kalibru, to za to nie są odpowiedzialni urzędnicy, czyli tak jakby administracja państwowa, tylko za to odpowiadają siły specjalne Ukrainy. Czyli tutaj oddali to żołnierzom, no i żołnierze, ja pamiętam, jak ja byłem w wojsku, to tam, wie pan, zbytnio nie ufam wojskowym, bo wiem, na czym to polegało, no ale oczywiście to było bardzo dawno temu. Być może teraz standardy wyszkolenia i procedury są o wiele lepsze. Natomiast, no tak jak mówi Szwec, to ten sprzęt trafia na front i żołnierze sobie z tym radzą. I on mówi, też taką propozycję poddaje, że z jednej strony administracja państwowa powinna wyznaczyć tą osobę odpowiedzialną, że to już by poniekąd rozwiązało problem, a z drugiej strony mówi, że trzeba by to oddać właśnie tak samo pod jurysdykcję wojskowym, bo tam wiadomo, kto za co odpowiada, no i że to też mogłoby przyspieszyć. Natomiast generalnie mi się wydaje, że najważniejsze przesłanie dla nas jako Pafere, jako fundacji, która mówi o ekonomii, procesach społecznych, jest właśnie ta odpowiedź administracji najwyższego szczebla. To nie my badamy, no rzeczywiście, być może jest problem, ale zbadaliśmy, no nic nie wyszło w konkretnych przypadkach, natomiast fakt jest taki, że ten sprzęt na front nie dociera. Jest kolejne pytanie, które powstaje w sposób naturalny. Skoro ten sprzęt na front nie dociera, to może trzeba zmienić urzędników, bo ci urzędnicy chyba nie zdają sobie sprawy, że poprzez swoje działanie oni za chwilę nie będą urzędnikami, bo jeżeli, nie daj Boże, Rosjanie wygrają wojnę, oni nie mają własnego państwa, więc o czym tu mowa? Tak, i tutaj wie pan, no, tak jakby pan zacytował w tej chwili Jurego Szweca, dokładnie to samo on mówi, przecież wy walczycie o wasze przetrwanie, może was dokładnie za chwilę was nie być, jeżeli wy to robicie. No i on dochodzi do takiej konkluzji, ja sobie tutaj wypisałem, jest to zły system, złe przepisy i skorumpowani urzędnicy, tak? I to po prostu trzeba zmienić absolutnie, żeby do tego nie dochodziło. No i teraz, jeżeli weźmiemy paralele do naszego państwa, no to system państwowy się rozrasta, tych urzędników jest coraz więcej, tak? I te postawy będą według mnie, no ja mówię, używamy Ukrainy po to, żeby naświetlić bardziej ogólny problem, który dotyczy nie tylko Polski, nie tylko Ukrainy, nie tylko Rosji. Przecież no, zatopienie tego całego krążownika Moskwa, okazuje się, wie pan, że był przetarg na modernizację, zgłosiło się ileś tam firm, a wybrano firmę, która się zgłosiła jako ostatnia i była nikomu nieznana. No i ta firma zrobiła tą modernizację. No i wie pan, teraz jak analitycy patrzą, no to tak, system wczesnego ostrzegania, czyli radary, które mają rozpoznać, czy jakieś rakiety się nie zbliżają do nas, był jeden, nie było powielonego tego systemu, tak? Czyli nie było wielu elementów, które
podnoszą niezawodność. No i się okazuje, że z tego Bayraktara właśnie trzasnęli w ten kubeł rozwalili, no i cała ta Moskwa stała się po prostu ślepa. Tak? No, nie da się ukryć, że te systemy nawigacyjne Amerykanów wspierają, tak mi się wydaje, Ukraińców, no bo sami Ukraińcy nie mieliby aż takich możliwości, aczkolwiek są świetnymi wojownikami. Znaczy wie pan, no trudno, znaczy ja nie widziałem, znaczy ja oglądam oczywiście tylko wiadomości, które mam w internecie, nie oglądam telewizji, sobie to dawkuję, nie wiem, czy oni są świetni, czy oni są nieświetni, natomiast no efekt jest taki, jaki jest, tak, że machina wojenna Rosji jednak nie ma tych sukcesów spektakularnych. W przypadku nie ma. Ukraińcy, którzy dysponują bronią obronną, defensywną, jednak te spektakularne systemy, znaczy rezultaty mają. Także to chyba jest potwierdzenie tego, co pan mówi, że sztuka wojenna Ukraińców stoi na wyższym poziomie niż sztuka wojenna Rosjan. Tak? No, no i bronią swego, bronią swojej ziemi, to jest imperatyw, prawda? Bronią swojej ziemi, tak. I wie pan, oglądałem dzisiaj rano wywiad z jakimś tam jeńcem, który rosyjskim, i powiem tak. On, o ile wywiady na początku wojny, ja odnosiłem wrażenie, że ci ludzie są przymuszani, że tam ci śledczy im mówią, co oni mają powiedzieć, to tutaj ten facet był taki rozluźniony. I on mówił tak, nawet się czasami uśmiechał. Widać było, że znaczy ja jako człowiek odniosłem taką wrażenie, że on pod żadną presją nie jest. Cóż on powiedział? Że on jest poborowym z Donbasu, z rejonu Donbasu, że on był jakimś tam pracownikiem, wie pan, naukowym na jakimś tam, na jakiejś politechnice w Donbasie. No i przyszło powołanie do wojska, on w ogóle nie ma pojęcia, jak się strzela, nie ma pojęcia, jak załadować automat i tak dalej. Poza tym gdzieś zginęły tam jakieś te naboje, które im przyznano, nie wiadomo, czy ktoś to ukradł, czy ktoś to po prostu przez głupotę gdzieś to zginęło. Natomiast bezpośredni przełożeni byli mega brutalni. Bili z czachy, czyli uderzali, znaczy bili po prostu swoich żołnierzy z głowy, potrafili zakopać po szyję w ziemi, tak? I powiedzieli, że oni ich rozstrzelają, jeżeli nie będą chcieli walczyć. Także tak wygląda z kolei system urzędniczy po drugiej stronie, tak? Bo to są... Motywacja do działania po prostu w stylu NKWD. W stylu, no dokładnie, tam się nic nie zmieniło, ale zresztą trudno się oczekiwać, jeżeli mamy tego głównodowodzącego, który z kolei został nagrany, jak on mówi, co on sądzi w ogóle o oficerach, którzy nie maltretują swoich żołnierzy, tak? Że to jest jedyny sposób do tego, żeby ich zmusić do wojny. No, ogromna ulga. To wróćmy w takim razie na nasze podwórko, tak jak pan powiedział. U nas się tworzy ministerstwa, ministerstwo, które doradza drugiemu ministerstwu, podministerstwo, sekretarza, podsekretarza i jeszcze masę innych tworów biurokratycznych, ludzi totalnie bez kontroli. Totalnie bez kontroli, dokładnie. Dokładnie. I tutaj z jednym z następnych wywiadów jest taki temat, który bada w tej chwili inżynier Markocki. To są nowe przetargi, bo nie wiem, czy pan słyszał o mega inwestycjach w PKP. No i inżynier podejrzewa, patrząc na warunki przetargowe, on po prostu widzi, że to jest skok na kasę państwową, po to, żeby w tej chwili dofinansować naukowców, bo żeby wygrać przetarg, to trzeba mieć, dysponować, tak jakby, znaczy firma musi się wykazać, że współpracuje z profesorami, doktorami, nie wiadomo po co, tak, a ich... Innowacja. Innowacja, tak, no czy oczywiście żadnych innowacji... Magiczne słowa. Nie daje. No właśnie, czyli tutaj powinniśmy przede wszystkim kontrolować urzędników. I to jest takie motto na dziś, kontrolować, ale żeby ich kontrolować, nie możemy tworzyć, tylko wręcz przeciwnie, powinniśmy w sumie też jako społeczeństwo, i to zresztą pan mówi wielokrotnie, właśnie w każdym swoim filmie przekaz jest jasny i prosty, że społeczeństwo musi mieć narzędzia do kontroli urzędników. Inaczej urzędnicy są właścicielami narodu. Każdy naród będzie niewolnikiem urzędników. Według mnie właśnie w tym kierunku idziemy. Niestety społeczeństwo nie ma żadnego przełożenia, oprócz tylko głosowania kartkami wyborczymi raz na 4 lata. W tej chwili urzędnicy się strasznie panoszą. Znaczy ja mówię, wie pan, administracja średniego szczebla czy wysokiego szczebla, tak? Dokładnie tak jak na Ukrainie. Idziemy w bardzo złym kierunku, bo to wszystko, co oni robią, czyli ten masywny dodruk pieniądza, to te inwestycje państwowe,
które nie wiadomo komu są potrzebne, bo już jedno lotnisko rozwalili, teraz budują drugie lotnisko, nie wiadomo czy też będą rozwalali, tak? Czyli żadnego dochodu to nie przynosi, a drenuje pieniądze społeczne, a poza tym obniża morale, dokładnie tak jak w wojsku rosyjskim, te morale jest bardzo niskie, no bo skoro ludzie widzą, co czyni tak zwana wierchuszka, że tam jest korupcja, no to kolejne szczeble w dół, one też chcą korumpować, one też nie chcą pracować, tak? I od tego notabene rozsypał się Związek Radziecki, rozsypała się Polska Rzeczpospolita Ludowa, dokładnie od tego, te same metody stosowały. No tak, tylko że ludzie, którzy są niżej i zaczynają sobie pewne rzeczy organizować, w cudzysłowie powiedzmy, czyli po prostu kraść, są rozliczani przez sądy. Natomiast ludzie, którzy są na górze, nie ma właściwie możliwości rozliczenia, bo na przykład minister powie, że no jak on może wiedzieć o wszystkim, co się dzieje w ministerstwie, przecież ja od tego mam pana, który siedzi gdzieś tam w Rzeszowie i no, ja nie jestem w stanie być wszędzie. Tak, mamy ten przykład z tymi respiratorami, tak? Także na zakończenie powiedziałbym w ten sposób, że znaczy powinniśmy, powinniśmy, tylko pytanie, kto to zrobi, tak? Bo to znowu wracając do Nowej Zelandii, zrobiła tam dwójka polityków z różnych obozów, im się to udało przeprowadzić, Ruth Richardson i Richard Douglas. Oni stworzyli takie rozwiązanie systemowe, im się to udało. Natomiast ja nie widzę w Polsce, żeby byli tacy politycy, tak? W tej chwili politycy mówią tylko i wyłącznie o własnych stołkach i są przepychanki, nikt nie mówi o rozwiązaniach systemowych. Powstają różnego rodzaju ruchy, które mają na celu, tam wie pan, wprowadzenie elementów demokracji bezpośredniej, bo to jest też rozwiązanie systemowe, jakieś tam właśnie te możliwość odwołania urzędnika, kontrolowanie, ile oni zarabiają, tak? Bo przecież my nie wiemy, ile ci urzędnicy zarabiają. Oni pracują dla nas, oni są w teorii wynajęci przez nas i my nie wiemy, ile my im płacimy. Wiemy tylko, jaką emeryturę dostanie Tusk, bo dzisiaj podano oficjalnie. Jaką? 20 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o emeryturę tą unijną i 10 tysięcy złotych. No właśnie, tak widzi pan, tak to wygląda. My nie wiemy, ile nas kosztuje telewizja, tak? No bo to są nadużycia władzy. Po prostu to są te nadużycia władzy. Także nie wiem, no będziemy się cały czas zastanawiali, co możemy jako obywatele zrobić. No ale ja na razie nie widzę. Po prostu wie pan, my mówimy od 20 lat, że to my mówimy, to nie mówmy, że Paffere to jest nie wiadomo kto. Młodzi ludzie, Ludwig von Mises, Gustave Le Bon. Oni to wszystko pokazywali. Masa jest literatury na ten temat. Historia powtarza się ciągle, tak? Pokazuje, że to, o czym oni mówili, jest prawdą, że to jest. Natomiast dzieje się, jak się dzieje. Dodrukowano 11 miliardów złotych, uruchomiono maszyny, zrobiono to, czego nam, ludziom, nie można robić, bo byśmy byli uznani za gangsterów. Państwo, Narodowy Bank Polski dodrukował sobie pieniędzy i wpuścił sobie to w zysk, tak? On pokazał, proszę bardzo, jakimi my jesteśmy genialnymi menadżerami. No po prostu dramat, po prostu. Ale jeszcze na koniec panu powiem, że PO radzi dorżnięcie, bo radzi, żeby dać podwyżki w sferze budżetowej. W tej sytuacji danie podwyżek w sferze budżetowej to jest gwóźdź do trumny. To jest gwóźdź do trumny, no wie pan, to tak jak te procesy, które są znane, one muszą eskalować, aż się wszystko rozwali, tak? Myśmy mieli to rozwalenie, ja przeżyłem to rozwalenie za PRL-u, być może ono nie będzie w ciągu 5 lat, ale to wszystko ku temu zmierza, tak? I no jeszcze mieliśmy denominację przecież w latach 90. to też było swego rodzaju rozwalenie, zbicie tej inflacji, hiperinflacji praktycznie. Dokładnie, tak. Panie Janie, dziękuję serdecznie panu za spotkanie, ja zapraszam państwa na programy przygotowane przez specjalistów Paffere. Państwa i moim gościem był Jan Kuba. Dziękuję. Dziękuję bardzo.